jeżeli szukasz filmu, który jest pięknie zrobiony, ma intrygującą fabułę i humor nienachalny, no to rzeczywiście Duchy i Nichiren to jest jak najbardziej wybór stricte dla ciebie, bo nie, spokojnie, fabuły nie będę omawiał, nie potrzeba, film jest dostępny na Netflixie, również jest pokazywany w kinach, bo za kilka dni będą ogłoszone nominacje do Oscarów i jednym z wymogów, ażeby film mógł się ubiegać o nominację do Oscara, a wiadomo, że skoro były Złote Globy, no to w tym momencie chcą Oscary, jest, że film musi być wyświetlany w kinach Los Angeles przynajmniej tydzień, więc akurat w kinie, no ja mieszkam w Irlandii, tutaj również w kinach można ten film zobaczyć i rzeczywiście może zacznę od... Powiedziałem, że to jest film piękny i w ogóle taka miniatura zgadza się. Film naprawdę jest bardzo ładny i jest cudownie nakręcone zdjęcia. Kręcono go na wyspie Inishmore, to są wyspy Aran. Dokładnie są te same wyspy, gdzie były kręcone Gwiezdne Wojny, Przebudzenie Mocy bodajże. To, gdzie jest Luke Skywalker później na końcu, tam Ostatni Jedi. Więc rzeczywiście to jest piękna naprawdę lokalizacja. Mnóstwo czasu było twórcy Martin McDonagh, widzisz, to jest jego i wcześniejszy film, również z Colinem Farrellem i Brendanem Gleesonem, czyli In Bruges w Brugi. Rzeczywiście mnóstwo czasu zostało poświęcone na sprawdzenie, na badanie, no bo to oczywiście nie tylko wyspy, też inne regiony Irlandii, ale rzeczywiście naprawdę film jest bardzo, bardzo dobrze zrobiony, pokazany. Widzisz zwiastun z tyłu, no to są, ja akurat miałem tę przyjemność być na tych wyspach kilka lat temu i no, wyglądają inaczej, to nie jest to, do czego są Polacy przyzwyczajeni, jeżeli mówimy o jakichś takich miejscach, które są bardzo hektyczne, małe, no ale rzeczywiście jest to piękna sprawa, więc tutaj jest dobrze. Jeżeli chodzi o scenografię, no to się wszystko wpisuje, bo akcja filmu się rozgrywa 100 lat temu, 1923. Na początku w ogóle oglądam i mówię, kurczę, to jest grane normalnie, to nie pasuje, to nie ma prądu, dopiero później się dowiadujemy, bodajże po 5-6 minutach filmu, że tak rzeczywiście to jest. Świetny bar, właśnie pub powinienem rzec, który tak naprawdę został zbudowany na potrzeby tego filmu na tejże wyspie i niestety po nakręceniu tego filmu musiał zostać zburzony, bo w Irlandii jest takie prawo, że jeżeli budujesz budynek nomen omen, który jest większy, bodajże powierzchnia chyba więcej niż 20 metrów, to musisz mieć pozwolenie na budowę i te wszystkie rzeczy. No niestety przy okazji tego było wiadomo, że bar jest budowany tylko i wyłącznie po to, ażeby zagrał nomen omen w filmie. Później po wszystkiemu trzeba było go wziąć i rozwalić, wyburzyć. Dziękuję bardzo. Ale rzeczywiście się to dobrze zrobiło, więc jeżeli chodzi o aspekt wizualny, ten film naprawdę jest piękny. Nie można tutaj co dodać tak naprawdę. Jeżeli chodzi o fabułę, no to jest to film o przyjaźni dwóch mężczyzn. Tak naprawdę, no, o przyjaźni można powiedzieć, że w pewien sposób o braku również tejże przyjaźni, bo no jak przynajmniej wiemy ze zwiastunów, jeden z przyjaciół po pewnym czasie mówi, dziękuję bardzo, dość, ja chcę czegoś więcej od życia, nie chcę tylko i wyłącznie tego. I jest on o przemijaniu i ten film jest bardzo spokojny. Tu nie ma żadnych fajerwerków, humor jest bardzo ciekawy. Naprawdę humor jest nienachalny i tutaj nie będę od razu mówił, patrz, jeżeli ja mieszkam w Irlandii prawie 20 lat, to ja zrozumiem, a ty w ogóle nic nie ogarniesz. Nie, 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 jak najbardziej to nie o to chodzi. Zapewne są aspekty, które bardziej możesz dostrzec, jeżeli znasz wyspiarzy, ale jest to zrobione coś pięknego, naprawdę to jest w ten sposób, że nie będziesz się śmiał do rozpoku, bardziej to będzie, częściej będzie taki uśmiech delikatny, ale ten humor jest fajny, jest inteligentny i naprawdę to jest coś, czego dawno w kinie nie widziałem. Rzeczywiście już od jakiegoś czasu czekam na taki film, który będzie spokojny, ładny, ciekawy, cierpliwy i tutaj rzeczywiście to dostajemy, więc fabularnie ten film mi się bardzo podoba. No oczywiście jest kontekst historyczny, bo musiało być oczywiście skoro 100 lat, no to wiadomo, walki o niepodległość Irlandii i tak dalej, jeżeli chcesz to sobie sprawdzić, oczywiście wyszukaj, jakie to są zawiłe te relacje między Irlandią a Wielką Brytanią, to sobie możesz dokładnie zobaczyć, więc jak najbardziej fabularnie film się również bardzo ciekawy kontekst wpisuje, a jeżeli chodzi o aktorstwo, no po prostu to jest poezja, uwierz mi. Colina Farrella to ja już śledzę od dawna, chyba pierwszy film, który z nim w ogóle, kiedy ogarnąłem, że taki człowiek istnieje, to był SWAT Team, bodajże tak, tam między innymi jest Samuel Lee Jackson i Jeremy Renner występuje, to było całe dekady temu i od tego przez różne kolejne inne produkcje, no rzeczywiście Colin Farrell pokazuje, że bardzo dobrze się naprawdę czuje w tejże roli, że z Martinem McDonagh super mu się współpracuje. Jak mówię, to jest kolejny film.
dodatkowo panowie, czyli Gleeson i Farrell, a także McDonagh już 7 lat temu, tak, 7 lat temu, czyli no, film jest 22, czyli tak naprawdę w 2015 scenariusz był już gotowy i 7 lat temu zgodzili się, zdecydowali, ok, robimy ten film, kręcimy go, będzie rzeczywiście dobre, ciekawe kino. Tyle aż trwało, to po prostu pokazuje, jak produkcja filmowa nie zawsze jest łatwa. No bo jeżeli weźmiesz pod uwagę, że no pewnie w tym momencie, jeżeli ktoś chciał zrobić Marvela, no to nie trzeba 7 lat, ale jeżeli chcesz zrobić kino artystyczne, kino, które no, z założenia nie jest nastawione na sukces, mimo że ten film sukcesem się okazał, 15-minutowa owacja stojąco na festiwalu w Wenecji i tak dalej, więc to rzeczywiście wszystko tłumaczy, ale długo to trwało. Wiadomo, że panowie mieli osobne projekty, nie wszystko mogło się tak od razu, od zaraz ułożyć, ale też domyślam się, że zbieranie środków i ogarnięcie wszystkiego troszeczkę zajęło, więc to jest projekt pasja i widać, że panowie to czują. Mam nadzieję, że to nie jest ostatni projekt, który wspólnie robią i Colin Farrell gra, no, nie chcę powiedzieć ograniczonego, ale w pewien sposób tak, może nie intelektualnie, ale na pewno emocjonalnie człowieka, który no... tylko jedno ma w życiu, tylko jedno ma w głowie, prawda? Pójść, sprzedać to mleko od krów, spotkać się w barze ze swoim przyjacielem, pogadać o wszystkim, naprawdę, o tym, jak rośnie trawa i o tym, jak tam, nie wiem, drużyna piłkarska i o tym i w ogóle. I jemu to wystarcza. Rzeczywiście, jemu to wystarcza, jego postać stwierdził, okej, dziękuję bardzo, to jest to, czego ja potrzebuję. Z drugiej strony mamy Brendana Gleesona, który w pewnym momencie stwierdza, nie, już mi to nie wystarcza, ja chcę troszeczkę być większą osobą, więc dostajemy tak naprawdę no, zderzenie dwóch różnych postaci, dwóch różnych charakterów i widać, że panowie się świetnie czują, bo są rewelacyjni, naprawdę rewelacyjni. Jak tylko je zobaczyłem, to nie jest granie bardzo ekspresyjne, bardzo można powiedzieć wybuchowe, nie, raczej minimalistycznie, ale mówiłem wcześniej, że za kilka dni będą nominacje do Oscarów. Wydaje mi się, że zarówno Colin Farrell za rolę pierwszoplanową, jak i Brendan Gleeson zasłużyli na nominację, co najmniej na nominację do Oscara. Przekonamy się już za kilka dni. I nie wiem, czy film będzie, bo to jest oczywiście film irlandzki i nie wiem, czy on będzie wysłany jako kandydat Irlandii do Oscara. Tak jak na przykład z Polski był wysłany film Io. Też może będzie nominacja, zobaczymy. I czy on będzie wysłany w ten sposób, czy on będzie traktowany jako po prostu kino, no, i w inny sposób i może na przykład dostać nie w kategorii film międzynarodowy nominację, tylko w innej. No zobaczymy. Jak już mówiłem, za kilka dni się dowiemy, ale naprawdę film jest bardzo dobry. Rola kobieca, no po prostu też jest poezja. Nawet Barry Keoghan, którego może nie to, że go nie lubię, ale nie jestem za bardzo zwolennikiem jego talentu, no to rzeczywiście pokazuje klasę. Nawet Pat Short, komik, no, znany pewnie bardziej w Irlandii, Wielkiej Brytanii niż w Polsce, pokazuje, że proszę bardzo, rola niby mała, ale jest w stanie wykrzesać coś z siebie. On już kilka lat temu zagrał poważną rolę w filmie Garage bodajże i też akurat to był dramat. I jakiś czas temu podczas odcinka charytatywnego Lincoln zadawał pytania właśnie youtuberom, którzy się pojawiali, czy wolałbyś komika w poważnym filmie, czy poważnego aktora w komedii. Tutaj Pat Short pokazuje, że mimo że rola jest mała, wrzuca kilka wątków, ale jako komik w poważnym filmie naprawdę daje sobie radę. Więc chciałbym powiedzieć coś złego na temat tego filmu, ale nie ma. Naprawdę jest to jeden z najpiękniejszych, jeden z najciekawszych projektów, jakie mi się przyszło zobaczyć w filmu z 2022. No mówię, teraz już jest styczeń, ale film jest z zeszłego roku. Tak tutaj jeszcze sobie patrzę. No zgadza się. To jest po prostu w tym filmie wszystko się zgadza. Piękne rejony, piękna scenografia, gra aktorska na najwyższym poziomie, fabuła, która jak mówiłem jest... akcja się toczy powoli, ale też czasami potrzebujemy takich filmów, bo ostatnimi czasy mnóstwo, już może nie kino artystyczne, ale mnóstwo mamy właśnie filmów, gdzie musi być szybko, mocno, dużo. Tutaj w tym momencie, jak widzisz, pojawia się Brendan Gleeson grający na skrzypcach, który tam rzeczywiście specjalnie coś tam się nauczył, żeby to jakoś dobrze wyglądało, ale jest to kino inne, stonowane, spokojne, na pewno nie dla każdego. To już mówię od razu, że na pewno nie jest to film dla każdego, ale biorąc pod uwagę, co się dzieje, jak to jest wszystko pokazane, to ja najbardziej jestem za. Naprawdę to jest kino genialne, polecam. Naprawdę jest to jeden z moich ulubionych filmów i no, patrz,
co dużo mówić. Czekam, naprawdę czekam, aż może panowie za czas jakiś ogłoszą, o, jak najbardziej, robimy kolejny projekt. Chociaż biorąc pod uwagę, że od Wbrugi minęło kilka lat, ten film był, jak już mówiłem wcześniej, od pomysłu do realizacji aż 7 lat, czyli no, może jeszcze coś w tej dekadzie od tego tria zobaczymy.